serdecznie na kanale YouTube Martwisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. Ja chciałbym zasygnalizować taką pewną rzecz, którą chcę teraz na tym kanale zrobić. Ja się długo wahałem, czy w ogóle uruchomić taką rzecz, taką sprawę, ale kilka osób mnie do tego ustawicznie namawia. Chodzi o Wasze pytania i odpowiedzi. Ja tych pytań na maila, na YouTube, na pocztę prywatną, także na Facebooka dostaję coraz więcej i te pytania zaczynają, że tak powiem, troszeczkę się odkładać. Ja nie na wszystkie zdążę odpowiedzieć, bo czasami jak któreś pytanie akurat trafi do mnie w nieodpowiednim momencie, wtedy kiedy nie mam czasu na odpowiedź, no to zostawiam je na później, a później to już wiadomo, się zapomina i nie ma na to wszystko czasu. Dlatego tak wpadłem na taki pomysł, żeby na te Wasze pytania odpowiadać właśnie w filmie, bo to w pewnym sensie zmobilizuje mnie do tego, aby być bardziej regularny, aby tych pytań pilnować, aby mi one nie uciekały. Ja sobie będę je zapisywał w jakimś osobnym pliku, a później raz w tygodniu w takiej cyklicznej audycji na kanale YouTube Martwisz.pl Wędkarstwo i Przygoda, audycji zatytułowanej Pytania i Odpowiedzi, spróbuję na te Wasze pytania odpowiedzieć. Ja nie jestem wędkarzem wszechstronnym, nie znam się na wszystkim. Nie jestem alfą i omegą. Na niektóre pytania nie będę potrafił odpowiedzieć. Natomiast mam bardzo wielu kolegów wędkarzy, którzy zajmują się różnymi metodami wędkarskimi. Ja wiadomo, jestem spinningistą, karpiarzem, takim lekkim wędkarzem gruntowym. W tych tematach będę mógł się wypowiadać swobodnie, bez żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi już o wędkarstwo spławikowe, wędkarstwo morskie, wędkarstwo muchowe, no tutaj będę miał duże problemy. Ale jeśli nie będę wiedział, nie będę znał odpowiedzi, to po prostu powiem, że tej odpowiedzi nie znam. Natomiast z całą pewnością będę się w tych tematach posiłkował swoimi kolegami. Mam naprawdę dużo kolegów wędkarzy. Mam kolegę, który łowi na morzu. Mam fantastycznych spławikowców znajomych. Mam także jednego kolegę znajomego muszkarza. I w razie, gdyby takie pytanie do mnie trafiło, pytanie, na które nie znam odpowiedzi, to myślę, że chłopaki mi pomogą tą odpowiedź udzielić. A dzisiaj chciałbym odpowiedzieć już na samym początku na jedno pytanie, które powtarza się ostatnio bardzo często, bo na kanale rozpocząłem nadawanie hangoutów, czyli tych live'ów takich na żywo. I wiele ludzi się pyta, jak dostać się na hangout, jak można się ze mną na tym hangoucie połączyć, jak można nie tylko ten hangout oglądać jako transmisję na YouTube, ale także dołączyć się do rozmowy. Tutaj sprawa jest bardzo prosta, bo ci, którym się już udało połączyć, bardzo się z tego śmieją, że mieli na początku takie duże problemy z podłączeniem się do hangoutu. Powiem pokrótce tak. Trzeba mieć konto na Gmailu. Trzeba mieć swoją pocztę na Gmailu. Następnie należy wysłać do mnie zaproszenie na Google+. Adres mojego konta na Google Plus ukaże się mniej więcej tutaj w tym filmie. Tutaj go będzie widać. Tu, stąd sobie ściągnięcie, bo ja mam trzy konta na Google Plus, ale ten adres jest właściwy. To konto jest właściwe do tych moich wędkarskich spraw. I właśnie tutaj należy się podłączyć. Potem należy po prostu śledzić terminy kolejnych hangoutów. Ja zapowiadam każdy kolejny hangout takim krótkim wstępem, krótkim filmikiem. A później patrzeć na swój Google Plus, czekać tylko jak przychodzi zaproszenie i wtedy bez żadnego problemu można się na hangout dostać. To może tyle, ja tylko jeszcze raz podsumuję to, co chciałem powiedzieć, czyli rozpoczynam taką cykliczną audycję pytania i odpowiedzi. Ta audycja testowo będzie na początku w ilości 5 sztuk. Po tych pięciu audycjach zdecyduję, czy temat ciągnąć dalej, czy też od tego projektu po prostu odstąpić. A na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie zobaczymy, jak ja będę się z tym czuł i czy Wam
będą te audycje przynosiły jakieś korzyści. Ja mam chyba branie małego leszczyka, spróbuję go zaraz wyciągnąć. Szkoda, że to nie jest duży leszczyk, bo byłoby troszkę ciekawiej. Ale no zobaczymy. Pytanie. Właśnie mam pytanie. Mały czy duży? Czy może wcale? Sprawdźmy. No to chłopie. Co tam mamy? Oho. Nie, chyba nic nie mam. Na karpiówkach bardzo słabo czuć rybę, ale nie, coś jest, bo nawet poszło w drugą stronę. Jest czy nie ma? Jest. No takiego leszczyka na początek pytań i odpowiedzi wam pokazuję i zachęcam do przesyłania pytań. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.